Wszędzie ćwiczący to projekt powszechnej profilaktyki, dopingujący społeczeństwo do ćwiczeń, by nie wstydzić się wykonywać ruchów zdrowotnych przy każdej sprzyjającej okoliczności. Wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy, na przykład w parku, przy ławce, na stacji benzynowej, na schodach, przy windzie, na przystanku, podczas oczekiwania na cokolwiek, w różnych miejscach. To europejska odpowiedź na azjatyckie ćwiczenia. Wszędzie to powinno po prostu wejść nam w nawyk. Chcę pokazać coś oczywistego, czego brakuje w Polsce. Znam się na tym, bo poświęciłem temu całe swoje zawodowe życie, 41 lat w praktyce zdrowotnej. Na brzuchu, nogi wyciągnięte płasko, grzbietami o podłoże, unoszę ciało, naciągając i napinając tu stopy, widzicie? Stopy. Wyginanie ciała przy okazji, raz, dwa, raz, dwa, raz i dwa. Po chwili odpoczynku ponownie unoszę nogi, podpieram się tutaj na rękach i klatce piersiowej, a z tyłu na palcach zewnętrznych stóp. Bardzo ważne, przy bólach stopy, bólach palców, krzywiznach, a jednocześnie przy małym rozciągnięciu, rozciągam, aż czuję w łydkach napięcie. Teraz wchodzę do klęku, tu bardzo ważne te części, uginam, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I biodra do przodu. Raz, dwa, trzy. I do dołu. Siadam jakby między piętami. I do góry. Raz, dwa. Raz i dwa. Raz. Biodra do przodu wypycham. Raz i dwa. Teraz będę stawał jakby na palcach. O, proszę pokazać stopy. Odwrotnie stopy, naciągam stopy, o, w podporze jak do pompek, naciągam stopy przy zgiętych palcach, jakbym chciał naprostowywać palce. O, teraz takie półsiadzie w takim przyklęku na kolanach, pięty i palce, o, pod różnym kątem podciągam nieco niżej, o, bardzo ważne tutaj dla stóp. Ćwiczenia rozciągające, prostujące, rozciągające poduchy, aż się gorąco robi w stopach. O. Tu. Raz, dwa, trzy. I odwrotnie. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Bardzo ważne dla ćwiczeń, widzicie, dla palców i poduszek ćwiczenie. Na miękkim podłożu wtedy palce, paznokcie nie przeszkadzają, nie bolą. A można sobie na dywanie tak tego typu ćwiczenie robić. Naciąganie w ten sposób i naciąganie w ten sposób ścięgiem tutaj i tej części przedniej stopy. Przy okazji, jak już jesteśmy w leżeniu,
klęku na kolanach. Pod kolana można coś miękkiego podłożyć. To jest miękka mata, więc nie muszę. Ręce jak do pompek i wjeżdżam. Raz, dwa, pompki wjazdowe. Raz i dwa. Brzuch napięty. Lecy wyprostowane, rozciągają się i napinają. I tu rozciągają i napinają. Raz, dwa, raz. Po krótkim odpoczynku ręce daleko od głowy i raz, dwa, trzy. I teraz bioderka. Raz, dwa, trzy do podłoża. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. W leżeniu na brzuchu ćwiczenia stóp z tyłu też w inny sposób naciągają się stopy, rozciągają się palce, pięty, palce, pięty, rozciąganie, ściąganie, rozciąganie, ściąganie. Krążenie w lewo i krążenie w prawo. Zupełnie inaczej te krążenia wyglądają, jak gdybym leżał na plecach. I rozluźniam, strząsam łydki. To dziś na tyle. Powtarzam każde z ćwiczeń po 2 do 5 razy. Razy kilka do kilkunastu. Właściwie według swoich osi, krótką drogą, wszędzie ćwiczący.